I oczywiście, jak mówię, nasze zadanie to ściganie go. Ale jak mówię, nie wolno go zabić, trzeba go ścigać. Nie zabijać, tylko ścigać. I właśnie to jest trochę kłopot, trzeba właśnie przy nim zachowywać jednak pewien dystans, bo on będzie w nas strzelał jednak, właśnie jak się nie mylę, z Krugera. I no to jest... Właśnie jeżeli tego dystansu jednak nie zachowacie, to jest prawie że pewne, że przynajmniej raz od tego, no, tego gościa, od tego złodzieja obrwiecie właśnie z tego Krugera. Więc bądźcie ostrożni. No oczywiście im większy dystans, tym lepiej. No to kurde, mam pytanie, czemu by go tak nie od razu zabić, kurczę, by miał go diaz z głowy? O, w ogóle mi koło przebił, kurczę, skubaniec. Tylko cały czas to jest chyba koło... To jest tylne czy przednie? Nie jestem pewien, chyba przednie mi przejdzie David, ale nie jest jeszcze tak źle. Nie chcę się jakoś tam tasterować tym skuterkiem, tym fadzio całym. No jest trochę pogłosana przyczepność, jednak jakoś sobie radzę. Nie jest to jeszcze takie trudne. Tak, w tej misji też czasami trzeba uważać na ruch drogowy, bo czasami wiecie, ktoś się może tych pocisków przestraszyć i właśnie tak przyspieszyć i właśnie was wjechać tak niechcący. No to może być bardzo czasami wkurzające. Tak, i wjeżdżają na most do wyspy Prone, do Prone Islands. Oczywiście właśnie gość strzelił w kogoś z ruchu drogowego, no tam był właśnie strzał w kogoś z ruchu drogowego i tamten gość po prostu oszalał i właśnie popłynął naprzód i tam uderzył w ciężarówkę. No właśnie taki przykład paniki w ruchu drogowym. No ale jednak to nam nie przeszkodziło, bo ten samochód był przed nami. Misja zaliczona, kolejne 1000 dolców. Jednak no tym skuterem się już nie prowadzi zbyt przyjemnie, nie jedzie się z nim zbyt przyjemnie. Więc może za chwilę zmienię samochód, może albo po prostu w ogóle pojazd jakiś tam inny. Ło! To było denne. No bo jak mówię, zresztą chcę zmienić samochód. O, na przykład taki Banshee, taki niebieski Banshee. Oh, this is happening! No dobra, teraz może przejdę tą misję na telefon. No, z telefonu. Czy tu gdzieś jest kolejny komisariat? Tak, to jest tutaj. Tak, tu jest jeszcze jeden komisariat i przy tym komisariacie stoi z kolei samochód z Fatów, czyli jak pamiętam, on się nazywa Enforcer. No niestety jest zamknięty, ale gdyby był otwarty, gdyby można było do niego wsiąść, to otrzymalibyśmy cno z... Kurczę, jakby to powiedzieć. Otrzymalibyśmy w kamizelkę kuloodporną w idealnym stanie, więc też jeżeli taki samochód widzicie, to też właśnie ja bym polecał właśnie takie sprawdzenie, czy można do niego wsiąść. Jak mówię, za to byście otrzymali kamizelkę kuloodporną w idealnym stanie gratis. No dobra, no jednak był zamknięty, więc od razu przejdziemy do misji na telefon. Waste the wife. Nie jestem pan Till, jestem pan Versetti! Ale lepiej, żebyś ty jednak o tym nie wiedział. No dobra, teraz sobie ten samochód znowu wezmę. Trzeba będzie podjechać do sklepu z biżuterią, z którego wyjdzie niejaka pani Dawson. Czyli nasz cel na tą misję. Trzeba będzie ją zabić. Ale trzeba ją zabić właśnie w taki sposób, żeby nie używać broni. Trzeba cały czas uderzać w jej samochód, żeby to wyglądało jak wypadek. No to będzie bardzo kurczę wyglądał jak wypadek, kurczę, jak będę w ten sam samochód uderzał tam paręnaście razy, naprawdę to będzie bardzo wyglądał jak tak bardzo jak wypadek wyglądało. Tak, ona zawsze będzie jechała takim żółtym kometem, takim właśnie samochodem bazowanym na Porsche 911. Okej, no misja nie powinna być jakaś szczególnie trudna. No, zachowała może, a nie, jednak nie. Okej, jednak nie wybuchnie. Znowu jest na kołach jej samochód. A szkoda, byłem całkiem blisko. Tak, a też tak pilnujcie się też tym, że po tym jak jej samochód już się właśnie zapali, trzeba uciekać z miejsca wypadku. Kurczę. Trochę niefajnie tutaj się zderzyłem, że tak właśnie skręciłem.
Na to już powinno wystarczyć. Okej, dwa zakupy, trzeba uciekać się z miejsca wypadku. No i misja, za którą mamy aż 2000 dolców na ten, no jak na ten etap gry, to jest naprawdę całkiem dużo, więc jak mówię, misje na telefon naprawdę warto brać. Warto je kończyć i tak dalej. No tym bardziej, że ta misja nie była wcale taka trudna, była naprawdę łatwa, tylko trzeba było no, ten zawód zniszczyć bez używania broni. Naprawdę to nie jest nic szczególnie trudnego. No dobra, teraz znowu przejdziemy się do Diaza i on będzie dla nas miał kolejną misję. No kurczę, po prostu mówię, jak na mnie działają te całe odgłosy te robotyczne, albo tam elektroniczne, takie właśnie... No tak właśnie, taki głos jak robot, naprawdę to na mnie tak po prostu pozytywnie działa, to jest jak mówię... Ja osobiście bardzo taką muzykę lubię. No a dobra, kolejna misja. Nazywa się Phnom Penh 86. Cokolwiek to znaczy. What kind of incompetent fool are you? Ha, to jest znowu spoiler, to się nigdy nie zduci. These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? No nie mogę, tak naprawdę, po prostu Diaz jest genialny. So many mom and pop think they could sell Gaio in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! To nie jest Quentin, to jest Lance. Nie mogę, on nie jest tam do końca tam. Co ty robisz? Zaraz ty chodzę. Okej, czyli Lance podejrzewa z kolei, że to Diaz właśnie był odpowiedzialny za nieudaną transakcję na początku tej gry. Okej, to taki dialog. Tak, lecimy śmigłowcem, który jest prowadzony przez Lance'a, nie przez nas jednak. Oczywiście jednak później w tej grze będą misje, kiedy to my będziemy musieli za pomocą śmigłowca gdzieś dolecieć. I tak, na tą misję otrzymujemy bardzo dobrą broń. To jest pierwsza broń ciężka, którą mamy tutaj do dyspozycji. Jest to M60. Jak mówię, naprawdę dobra broń, szybko się przeładowuje. Też mieści dużo pocisków w jednym magazynku. No i... jeden cel z tej broni zawsze gwarantuje zabójstwo, więc jak mówię, M60 bardzo dobra broń, naprawdę dobra. No i dodajemy do miejsca, do którego nas wtedy ten cały złodziej pieniędzy zaprowadził. To jest miejsce, no, w którym się skupia ta cała The Mafia, bo tak oni się nazywają, ten cały gang. Coś mi kiepko idzie celowanie jakoś tym razem. Tak, w tej misji też trzeba pilnować właśnie stanu naszego śmigłowca. Bo widzicie, że tam po prawej stronie jest pod kreskami stan właśnie pasek zdrowia, a to jest zdrowia, stanu śmigłowca. Przez śmigłowiec nie może być kurczę zdrowy bądź chory, naprawdę. No, w ogóle Jackson słyszę tam w tle. Jak silne to jest Jackson? No po prostu widzicie, to jest właśnie potęga broni ciężkiej. Ona jest, no, po prostu idealna. Zarówno do zabijania, jak i także do niszczenia pojazdów. Inne bronie ciężkie, które będziemy mieli potem do dyspozycji, to są mniej więcej bazooka i minigun. No oczywiście na razie sobie na te bronie pozwolić nie możemy, więc się z tym nie spieszcie. Tak, można też strzelać się w te beczki, żeby wywołać eksplozję. To mniej więcej w ten sposób. O, tu jest jeszcze jeden gość, więc widziałem, że się schylił jednak. Chciał naszych kur uniknąć. A tu jeszcze ktoś widzę, stoi jakaś sylwetka. No błagam, jakoś to tylko uniknąć, koleś. I jeszcze jeden na dole. A tam jeszcze jeden stoi. Myślałem, że padł jakoś, jednak nie widzę, że żyje. Okej, teraz no, Lance nas jednak podrzuca, jesteśmy sami teraz i mamy tylko no, siebie samego. I jednak całe szczęście mamy ze sobą no, tą całą M60.
jak mówię, to jest broń bardzo dobra, która też się w tej misji bardzo wręcz dobrze spisuje. A, teraz był niecenny strzał. Ale widzicie, jeden strzał i po prostu jest wręcz taka, no, gwarantowana śmierć. Widzicie, jeden strzał i trup. Ktoś tu jeszcze jest? Tak nisko, albo może... O, tam widzę, gość strzela, z tej strony. Tu jeszcze jeden. Widzicie, po prostu ta broń jest naprawdę genialna. Jeszcze słyszę strzały. O, za chwilę będzie jeszcze będą komentarze, a w tej minucie, w tej sekundzie słychać strzały! Kurde, kolejny debil z kurde komentarze. I to tylko w Polsce oczywiście. Wow, to był strzał w krosze. Amunicja. No, walizka z kasą. I znowu przylatuje po nas Lance. Nie wiem, czemu on w ogóle nie był tutaj przy nas przez ten cały czas, że musiał odlecieć i potem znowu przyleciał. Jakby nie mógł cały czas w tym samym miejscu być, nie wiem, może się bał, że w niego strzelą, czy co? No a dobra, misja zaliczona, mamy 2000 dolców, jak widzicie, no teraz zarabiamy coraz więcej. I po tej misji właśnie już się kończy, no to ostrzeżenie przed huraganem, przed tym całym sztormem, burzą, czy jak tam zwał, jak zwał, tak zwał. I od tej chwili, w tej grze, mamy już dostęp do drugiej wyspy Vice City. Ja jednak na razie do niej nie będę przechodził. No właśnie, tak czy siak do niej zaraz przejdziemy. Otóż czeka nas misja The Fastest Boat. Kurde, trochę chrypa, ale dobra, może przeżyje. No chrypa chyba nikogo nie zabiła w życiu. Chociaż nie wiem. Jak czkawka zabija, to czemu chrypa miałaby nie zabijać? Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Jak mówię, Diaz się nigdy nie znudzi. Naprawdę nigdy. Okej. No ten samochód nie jest w takim dobrym stanie, wezmę teraz Infernusa, to tak, który się zawsze też pojawia przy tej willi Diaza Infernus. Espantozo? No niech będzie Espantozo, zresztą czemu nie. Okej, w tej misji właśnie wjedziemy na tą drugą wyspę w Vice City. Otóż na tej drugiej wyspie znajdują się doki, znajduje się port i z niego trzeba będzie ukraść najszybszą łódź, czy tam motorówkę, nieważne.